mieszkańcy już od dłuższego czasu wnioskowali tutaj do starostwa, do gminy również Krakowa o konieczny remont tej drogi, bo no nie dało się tam tą drogą po prostu już przejechać spokojnie samochodem. No, nawierzchnia nierówna oczywiście no, powodowała, że no, dla samochodu było to nawet i niebezpieczne. Stąd zdecydowaliśmy o remoncie tej drogi na odcinku 2 km. Najpierw została ta droga sfrezowana, następnie został położony dywanik asfaltowy, zostało wykonane również utwardzone pobocza, bądź to poprzez narzut kamienny, bądź też poprzez kostkę betonową. No i mamy nadzieję, że ta droga już posłuży przez no, najbliższe na pewno lata. Koszt budowy tego odcinka wyniósł 660 tysięcy złotych i tą kwotą no, podzieliło się Starostwo Powiatowe oraz Gmina Krakowa.